opuszczony McDonald's. Zobaczcie. Tutaj był McDrive. O kurde, zobaczcie, wszystko zabite dachami. Można było tędy przejechać. A co tutaj jest? Aha, tu był wjazd chyba. Zobaczcie. Billboard. A tutaj się robiło zamówienia. O kurde, aha, to tu się wjeżdżało. A wyjazd był w tamtą stronę. Spróbujemy się dostać do środka. Być może się uda. Zaplecze. Na zapleczu. Jakieś rzeczy prywatne chyba bezdomnych. Wow. I lód, o kurde, pęka. Garaże zostały pootwierane. Tutaj były śmieci. Chyba wejście od zaplecza. Zamknięte. Kurde, no nie mówcie, że nie dostanę się do środka. Ale widzę szyby wybite. Więc jest szansa. Okej, dobra. Mamy to. Wchodzimy do opuszczonego McDonalda. Tego chyba jeszcze nie było na polskim internecie. Przynajmniej ja nie widziałem. Ale jazda. O kurde, zobaczcie to. Świetniki, stoły dla klientów. Kurde, wygląda jeszcze całkiem dobrze. Powybijane szyby są fakt. Ale wnętrze nie jest takie złe. Jeszcze można by tutaj coś zrobić. Marmurowe blaty. Tutaj chyba granit. Ale jazda. Tutaj się siedziało i oczekiwało na zamówienie. Tak jest. A tutaj cała rzesza ludzi pracowała. Dość ciężko, bo w McDonaldzie chyba nie ma zbyt lekkiej pracy. Prywat. Prywatna toaleta? Możliwe. Dla personelu. Okienko, gdzie wydawano jedzenie. No nieźle. Komputery już chyba pokradli, ale monitory widzę też. Tak wygląda za kasami. O, w ten sposób patrzyli na klientów, pracownicy. Ale jazda. Ale zobaczcie, wszystkie maszyny zostały już zabrane. Drugie okienko, ale tam widać dwóch gości. Dwóch gości stoi. Mam nadzieję, że nie będą nikogo wzywać. Raczej zajmują się swoimi sprawami. A tutaj co? Personel pewnie tutaj urzędował, ale w jakim celu tutaj mogły być dokumenty? Zobaczcie, że weszli nawet na górę. Pewnie powyrywać kable mieniane. Innego powodu chyba nie widzę. O kurde. Co to jest winda? Chyba tak.
ale zejście na dół w McDonaldzie. Personel. A, to tu jest wyjście zewnętrzne. Tu jest najprawdopodobniej wyjście awaryjne. Ale co jest na dole w McDonaldzie? Ciężko powiedzieć. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. O kurde, ale zobaczcie, jaką drogę zrobili. 20 cm wody. Luzik, damy radę. Idziemy po zamówienie. To jest dla tych specjalnych klientów. Powiem tak, boję się zejść na dół, bo nie wiem, czy to nie jest pod prądem. Ciężko powiedzieć. Chłodnia chyba. Słuchajcie, obszar jest bardzo duży, ale powiem szczerze, że nie chce mi się przekładać tych krzeseł po całym tym, przez cały korytarz, bo tak naprawdę nic tam może już nie być. Widzę, że tutaj są chłodnie na pewno. Być może gdzieś tam jeszcze jakiś safe albo coś w tym stylu, bo gdzieś musieli trzymać pieniądze. Dobra, musiałbym przesuwać po kolei każde krzesło, żeby tam dojść. Dlatego w tym miejscu będziemy się już cofać. Tylko muszę najpierw przetransportować. Być może jadalnia dla personelu. Na pewno. Nie ma drzwi, więc nie ma żadnego komunikatu. Ale jestem przekonany, że to jest właśnie dla personelu. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Trzeba będzie się ewakuować, bo nie wiem, jak tutaj reagują na intruzów. Także proszę szybko składać zamówienia, bo zaraz wychodzimy. Nie ma za dużo czasu. Obok są budynki. Obawiam się, że ktoś może szybko zadzwonić. A, wyjście główne. W tym McDonaldzie niestety już nie zjemy i zaraz będziemy się żegnać, bo chyba pokazałem wam wszystko. Tędy wchodziliśmy. To są ubikacje. Zobaczymy, czy... O, krany powyrywane. No to wiadomo, że szaberka już tutaj wjechała konkretna. Ale nie jest poniszczony jeszcze za bardzo. Ciekawe jak druga. Druga też w miarę zachowana. O, tutaj jeszcze kran został. No, tu wam nie będę pokazywał zawartości, bo nie jest to fajny widok. O kurde. Policja przejeżdżała. Ale chyba już za bardzo ich nie interesuje to miejsce. Dobra. Czy tędy idzie wyjść? Nie za bardzo. Chyba nie. Zobaczcie, że ktoś wybił szybę tym kamieniem. Odciski mogą być nadal na tym kamieniu. Także łatwo można dojść do tego, kto to jest.
Może być już w kartotece. Dobra. Eksploracja powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że wam się podobał film. Jeszcze nie było u mnie McDonalda. Najwyższa pora. Teraz polujemy na KFC. Dobra. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się.